Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Kolejna odpytajka. Kolejny film ode mnie. Tak myślę, muszę się trochę przełożyć. O. Bez cięć, czyli forma taka, że jestem w lesie i nagrywam niby live. I teraz oczywiście, żeby nie było Wam za długo, czy też żebyście mogli wybierać poszczególne fragmenty tego filmu, stworzyłem coś takiego jak minutnik. Znaczy nie ja to stworzyłem, po prostu coś takiego jest. Działa to w ten sposób, że w komentarzu tego filmu, w opisie i w pierwszym komentarzu znajdziecie opis fragmentów tego filmu, co w której minucie omawiam, żebyście na przykład w razie Waszych zainteresowań mogli przeskoczyć, klikając poszczególną minutę, przeskakujecie do poszczególnego fragmentu filmu. Oczywiście zapraszam do obejrzenia tego filmu w całości, ale jak uważacie, jak macie coś, chcecie wybrać, to możecie w ten sposób zrobić. Druga informacja, też bardzo ważna, mówi o tym, że włączcie napisy. I teraz słuchajcie, krótka instrukcja, jak to działa. Jak macie ekran, po tej stronie macie taką zębatkę i w tej zębatce, klikając zębatkę, ustawiacie napisy i możecie wybrać jakiś tam, chyba jest automatycznie wygenerowany polski, wybierzcie niemiecki. To są napisy, które ja wygenerowałem, ja je stworzyłem. I uwaga, gdy jesteście na tym wyborze języka niemieckiego, macie to okienko otwarte, po kliknięciu zębatki macie napisy do wyboru. Uwaga, nie wiem, czy tutaj trafię dobrze. Jak jest to okienko, u góry po prawej stronie macie opcję. Jak macie okienko napisy, wybór napisów, to niczego nie zamykając, u góry, gdzieś tu to będzie, nie wiem, może strzelam teraz, źle, są opisy. Opcje. Czy ja mówię opisy? Opcje. Oczywiście, że opcje. I możecie tutaj decydować o wielkości czcionki, o kolorze czcionki, o tle czcionki, o tle, na którym czcionka występuje. O rozmiarze czcionki mówiłem? Nie pamiętam, ale jest. Moje rekomendowane wartości to wielkość czcionki, czy też rozmiar, dajcie 400%. Największa możliwa. Jak Wam będzie za duże, zmniejszycie na 300%, czyli 3 razy więcej niż standardowa. Kolor czcionki sugeruje czarny, a tło sugeruje biały, tak jak w zeszycie. Tak jak w książce, może chciałem powiedzieć. Nie? I wówczas będziecie mieć te napisy na dole u strony i to będzie dla Was takie najbardziej optymalne. Okay? Przechodzimy do odpytajki. Czym się dzisiaj zajmujemy, słuchajcie? Zajmujemy się zaimkiem via. My i ja, wy. Każdy z tych zaimków generuje inną końcówkę czasownika. Zrobię to na przykładzie 9 czasowników i niniejszym zapraszam do pierwszego. Pierwszy czasownik, słuchajcie, to jest pomagać, helfen. Helfen. Tobie w datywie to jest dir. I teraz powiedzcie, jakie zdanie my pomagamy tobie. Wir helfen dir. Wir helfen dir. A nam to jest uns. W zdaniu wy pomagacie nam. Ihr helft uns. Nie? Bo wir mamy helfen, a ihr macie helft. Czy wy nam pomagacie? Pada pytanie. Helft ihr uns? Helft ihr uns? Drugi czasownik. Znać. Czyli kennen.
Pytanie, albo nie, pytanie jeszcze nie. Wy ich znacie. Wy ich znacie. Ich to będzie zi. Bo oni to są zi, w akusatywie to zi. Wy ich znacie. Uwaga. Ja kent zi. Ja kent zi. Wy ich znacie. A jak będzie zdanie? My ich nie znamy. My ich nie znamy. Wir kennen sie nicht. Wir kennen sie nicht. Czy oni nas znają? Kennen sie uns? Kennen sie uns? To był czasownik kennen. Kolejny czasownik. Studieren. Studiować. My studiujemy w Polsce. Wir studieren in Polen. A wy studiujecie w Niemczech. Und ihr studiert in Deutschland. Zadajemy pytanie. Czy wy studiujecie w Niemczech? Studiert ihr in Deutschland? Studiert ihr in Deutschland? Ok. Kolejny czasownik. Rozumieć. Verstehen. Verstehen. My was rozumiemy. Wir verstehen euch. Wir verstehen euch. Czy wy nas rozumiecie? Versteht ihr uns? Versteht ihr uns? Nie? Bo wir verstehen, a ihr versteht. Kolejny czasownik. Czytać. My nie. Zacznijmy od wy. Wy czytacie ciekawe książki. Interesante Bücher. Żebyście głowę sobie tym nie przyjmowali. To są ciekawe książki. Wy czytacie ciekawe książki. Uwaga. Ihr lest interessante Bücher. Ihr lest interessante Bücher. Co czytacie? Pytanie. Was lest ihr? Was lest ihr? My czytamy ciekawe książki. Wir lesen interessante Bücher. Wir lesen interessante Bücher. Kolejny czasownik. Dawać. Geben. Dawać. W zdaniu. My dajemy ci klucze. Die Schlüssel. To są klucze. My dajemy ci klucze. Wir geben dir die Schlüssel. Wir geben dir die Schlüssel. Co dajecie? Pytanie. Co dajecie? Was gebt ihr? Was gebt ihr? Sprecyzujmy. Co wy nam dajecie? Was gebt ihr uns? Was gebt ihr uns? Kolejny czasownik. Name. Brać, wziąć. W zdaniu. My bierzemy nasze buty.
Wir nehmen unsere Schuhe. A wy bierzecie wasze buty. Und ihr nehmt eure Schuhe. Ihr nehmt eure Schuhe. Jak słyszymy w tle Rettungswagen. W sumie skąd ja wiem, może policja i policaj. Kolejny czasownik. Mieć. Haben. Zdanie. Co wy tam macie? Tam użyjmy słowa da. Co wy tam macie? Was habt ihr da? Was habt ihr da? My mamy wiewiórkę. Chyba las mnie zainspirował. Wir haben ein Eichhörnchen. Wir haben ein Eichhörnchen. Wir haben i ihr habt. Wy macie. I ostatni czasownik. Sehen, widzieć. Widzimy was. Wir sehen euch. Wir sehen euch. A wy widzicie nas. Wy widzicie nas. Ihr seht uns. Ihr seht uns. Zadajcie pytanie. Czy wy nas widzicie? Seht ihr uns? Seht ihr uns? I pytanie, co wy tam widzicie? Co wy tam widzicie? Was seht ihr da? Was seht ihr da? Koniec. To jest koniec. 12 minut widzę i pół. Zajrzyjcie do, zapraszam was do zajrzenia do pierwszego komentarza i do opisu filmu. Tam macie też stronę, adres do mojej strony www.martinsdesimons.pl, na której znajdziecie aktualną ofertę nauki ze mną, czy też wykaz wszystkich lekcji w Quizlecie, które mam. Myślę, że bardzo ciekawy materiał. Wszystko. Bardzo wam dziękuję. Jeżeli wam się podobało, to możecie kliknąć lajka albo subskrypcję, jeżeli tego nie zrobiliście. Ale jesteśmy Polakami i ludźmi wolnymi. Nie musicie tego robić. Trzymajcie się. Hej.